Pani Karolina, witam, halo. Witam Panie Kubo. Jestem kierowcą i dwa razy byłam w ciąży, w tym raz w ciąży bliźniaczej. I za każdym razem, kiedy wsiadałam do samochodu, czy to jako kierowca, czy jako pasażer, bezwzględnie zacinałam pasy. Mój lekarz ginekolog zachęcał mnie do tego, tylko podkreślił, że jak ważne jest odpowiednie ułożenie pasa, tak żeby sobie i dziecku nie zaszkodzić. Bardzo mnie zdziwił tutaj głos na materiale, gdzie pani ginekolog stwierdziła, że szczęściem było, że pani nie zapięła pasów. No, miałam kiedyś małą kłóczkę jeszcze jako młody i głupi kierowca, też nie zapięłam pasów. I moim szczęściem było to, że akurat mi w twarz nie wybuchła duszka powietrza, która by wyrządziła mi o wiele większe krzywdy niż myślę, zapięte pasy. Również w czasie ciąży. Tak, więc polecam. Pozdrawiam. Dziękuję za telefon. Co ciekawego w teatrze? Jan Niekutek. 19 listopada 1765 roku premierą komedii Natręci Józefa Jaworskiego zainaugurowano istnienie teatru publicznego w Polsce.